Świat Blue Lock to niesamowite anime. Wprawdzie nie poznałbym go, gdyby nie TikTok, ale cieszę się, że jestem w stanie poznać tak dobre sportowe anime opierające się na indywidualnościach. W świecie, gdzie Baki to karykatura sportu walki, Haikyuu zajmuje się raczej budowaniem sportowego anime opartego na pracy zespołowej, to Blue Lock właśnie uświadamia nam, że najważniejsi jesteśmy my i nasze talenty. Nie zrozumcie mnie źle, ale myślę, że właśnie czegoś takiego brakowało przemysłowi ryżowych bajek. Brakowało tutaj anime, które byłoby nacechowane na indywidualne dobre jednostki, ale nie tylko ze względu na głównego bohatera, tylko na wszystkich uczestników projektu. Ja jestem Huzet Hanma i przybliżę wam nieco, jak działa ego w projekcie Blue Lock. Żeby móc nakreślić, w jaki sposób to wszystko działa, najpierw muszę pokrótce wytłumaczyć, czym jest Blue Lock. Blue Lock to z angielskiego dosłownie niebieskie więzienie, do którego zostało zaproszonych 300 nastoletnich napastników aspirujących do kadry narodowej Japonii. Ośrodek treningowy składa się z 5 obozów i na zasadzie eliminacji w brutalnych warunkach ma wyłonić napastnika kompletnego, który poprowadzi reprezentację swojego kraju do wygrania Mistrzostw Świata. Cały projekt prowadzony jest przez eksprofesjonalnego piłkarza o dźwięcznym imieniu Ego Jinpachi oraz jego asystentkę. Skoro przybliżyliśmy sobie, na czym polega Blue Lock, to przejdźmy do tego, czemu w projekcie tak łatwo o progresję. Widzicie, ten ośrodek treningowy na każdym kroku zmusza nieznajomych sobie ludzi do działania wbrew sobie. Już wyjaśniam. Pierwsza selekcja została przeprowadzona w taki sposób, że faworyt całej drużyny Z, Kira Ryosuke, został wyeliminowany mimo bezprzecznie najlepszych umiejętności według rankingu. Ale czemu tak się stało? Test stworzony przez prowadzącego, czyli Ego Jinpachiego, miał na celu od razu pokazać pretendentom do miana najlepszego napastnika, że Blue Lock to nie jest jakiś tam obóz przygotowawczy, tylko o walka na śmierć i życie w piłkarskim świecie. Najpierw przedstawił im on warunki nie do przyjęcia, a potem wbrew ich woli zaczął je egzekwować. W wyniku tej selekcji Jinpachi chciał zwyczajnie oddzielić ziarno od plewu i zobaczyć, jak pod wpływem działania niesamowitej presji zachowają się piłkarze. To był właśnie pierwszy moment, kiedy każdy z 12 zawodników miał zaprezentować swój egoizm. I Gaguri zachował się jak tchórz i przytrzymał koleg z drużyny, by nie odpaść, i inni uciekali w podpochu przed piłką, która mogła ich wyeliminować, a prawdziwą istotę napastnika kompletnego zaprezentowali jedynie Bachira i Isagi. Te dwie postacie zrozumiały, że żeby piąć się w rankingu, nie mogą grać zachowawczo i muszą mierzyć się z najlepszymi. To też obrali sobie Kirę za swój cel. Hehe. To jest chyba jakieś nawiązanie. Mimo tego, że eliminacja tak przyjaznego kolesia nie była na początku dla Isagiego czymś szczególnie dobrym moralnie, to zrozumiał on, że tym właśnie jest futbol. Tym właśnie jest spinanie się po szczeblach jakiejkolwiek drabinki w życiu. O co mi chodzi? Mimo tego, że możemy komuś współczuć, to musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli chcemy być na jakiejkolwiek płaszczyźnie wyżej od niego, to najlepszym sposobem jest wyeliminowanie naszego wroga, aby uchronić nasze marzenie. To jest ego w odniesieniu do własnego postępowania wokół boiska, do mentalności. A co z pracą na boisku? Projekt uczy nas, jak postępować od zera. W wielkim skrócie, niebieskie więzienie przechodzi przez coś a la fazy piłki nożnej. Pokazuje nam, jak nasze zdolności kreowane są od podstaw, na zasadzie dedukcji i dochodzenia do własnych talentów, a nie na zasadzie domysłów. Jak możemy usłyszeć od Bachiry, to w jaki sposób ma się zachować nie jest podyktowany przez jakieś założenie, tylko przez potwora, który podpowiada mu, co ma zrobić, tylko o co chodzi z tym potworem. Przyjaciel Megumiego opisał go jako coś, co wmawia mu, co będzie najlepszym ruchem na boisku. Tylko w takim razie, co nim jest? Na jednym ze wspólnych treningów możemy zobaczyć, że jest to najbardziej adekwatne do sytuacji wykorzystanie swojego arsenału umiejętności. Ale czemu? Bo ty jako piłkarz nie możesz się zastanawiać wiecznie biegnąc z piłką, co będzie najbardziej odpowiednim ruchem w danym momencie. Musisz podejmować decyzje pod wpływem chwili, zgodnie z własnymi przekonaniami i wyczuciem sytuacji. Tak właśnie jest w tym całym uniwersum. Kiedy postać widzi, że nie może wykorzystać swojego talentu, który jest tam nazwany bronią, to zwyczajnie podaje do kolegi z drużyny, który może albo przedłużyć akcję, albo wykorzystać swoją broń. I tym też właśnie jest egoizm. Egoizm to potwór wewnątrz nas, który podpowiada, co mamy zrobić, aby osiągnąć dla nas najlepszy rezultat. Jeśli jest to samotna kiwka, to nadal ego. Jeśli jest to podanie do Kunigamiego z piekielnie silnym strzałem, to nadal ego. Wszystko, co pojmuje się za decyzję, która odbija się najlepiej dla nas,
to właśnie ego. Myślę, że to niezmiernie ciekawy koncept, bo jak do tej pory Blue Lock najlepiej wykorzystuje psychikę sportowca, spośród oczywiście wszystkich anime tego typu. Ego to spektrum tak duże, że możemy je odnieść do praktycznie każdej dziedziny życia w Blue Lock i właściwie nie ma się temu co dziwić, skoro sam twórca jest jego uosobieniem. Twoje ego nie pozwala ci jeść posiłków niskich lotów na stołówce, bo strzelasz za mało bramek? Strzel więcej. Ego nie pozwala ci przegrać? Wdziśnij z siebie maksimum możliwości w trudnym momencie gry. Twoje ego podpowiada ci, że niszczenie marzeń innych ludzi i poczucie bycia lepszym od nich jest czymś przyjemnym? Zatem bądź lepszy. Bo właśnie tym jest ego. Jest pchaniem nas, abyśmy stali się najlepszą wersją siebie, ale nie pod względem bycia człowiekiem, tylko pod względem osiągnięć osobistych. To był Huzahama. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie komentarz. Chętnie z Wami podyskutuję i do usłyszenia w następnych materiałach. Peace.